Adamom. Trzymamy się przy horrorach. Teraz przechodzimy do wydawnictwa Taurus Media i do serii Lock and Key, do tomu czwartego, zatytułowanego Klucze do Królestwa. Ogółem, o czym jest ta seria? Jest sobie rodzinka Lock. Lock and Key, no właśnie to jest, tytuł jest dosyć wymowny, ale to Lock to jest nazwisko właśnie rodziny głównych bohaterów, ale ci, co władają językiem angielskim, doskonale rozumieją, co znaczy to słowo, i tutaj Lock and Key jest dosyć wymownym tytułem. Już tłumaczę, na czym ono polega. Otóż no, zdarzyło się bardzo, bardzo duże nieszczęście w rodzinie Locków. W okrutny sposób ginie ojciec i oni przeprowadzają się do domu w hrabstwie Lovecraft. Fajna nazwa. Z czym nam się kojarzy? I ogółem motyw jest taki, że w tym domu ukryta jest no, niesamowita tajemnica, polegająca na tym, że jest bardzo dużo poukrywanych kluczy. Te tytułowe klucze. I te wszystkie klucze otwierają różne drzwi i to powoduje, że można korzystać ze zdolności tych drzwi. Do tej pory mieliśmy tylko parę tych kluczy przedstawionych. Ja wam uchyliłem rąbka tajemnicy, przedstawiłem, że na przykład mamy klucz do umysłu, że każdy z nas, kiedy chwyta ten klucz w rękę, okazuje się, że zamek pojawia się nam na karku i kiedy włożymy ten klucz, przekręcimy, otwiera nam się głowa i tam mamy wszystkie wspomnienia, całą naszą wiedzę i można coś wyciągać, ale można również coś wkładać. Kiedy włożyli tam, bo to są nastolatkowie, znaczy okej, jest trójka rodzeństwa, Tyler, Kinsey i Boat. Boat jest takim najmłodszym, tam dopiero masz 7 lat, coś takiego, ale Tyler i Kinsey to są nastolatkowie, chłopak i dziewczyna. I ogółem oni mają oczywiście problemy dla typowych nastolatków, problemy miłosne, problemy w szkole, więc kiedy wkładają na przykład podręcznik, to wiedzą wszystko, co było zapisane w tym podręczniku, łącznie z numerem ISBN. Taki super motyw dla wszystkich studentów. Współczuję tym i pozdrawiam tych, którzy mają jeszcze kampanię wrześniową. W każdym razie, nie ma takiego klucza u nas w rzeczywistości, jest za to w komiksie Lock and Key. I takich zdolności jest wiele. Na przykład najmłodszy, on znalazł najwięcej kluczy, ten cały Boat, i on na przykład znalazł klucz do tego, że kiedy otworzy się drzwi i przejdzie się przez próg tych drzwi, to ciało umiera, a my stajemy się, znaczy osoba, która przyszła przez te drzwi, staje się ciałem astralnym i niczym ta duch może podróżować po świecie i obserwować, ale nie uczestniczyć. Takich kluczy jest bardzo, pojawia się coraz więcej. Na tym polegała seria, że autorzy, którymi są Joe Hill oraz Gabriel Rodriguez, oni, znaczy jeden z nich, scenarzysta, Joe Hill, bardzo umiejętnie pisze ten serial. Po prostu no, niesamowicie i dlatego Lock and Key pasuje się naprawdę na górnej półce, jeśli chodzi o aktualne wydawane serie komiksowe u nas w kraju. Świetne czytadło, autentycznie trzyma w napięciu. On umiejętnie pokazuje tylko tyle, żeby nas, czytelników, naprawdę w jakiś sposób sprowokować, żeby trzymać nas w napięciu, natomiast bardzo skrupulatnie, powoli uchyla wszystkie te rąbki tajemnicy, buduje całą tajemnicę i odkrywa właśnie wszystkie zakamarki tego domu. To są takie drobne patenty, bo kiedy na przykład młody szuka jakiegoś klucza, to mamy widok z lotu ptaka, na przykład on przegląda zegar, taki wiecie, wysoki zegar aż po sufit i my widzimy właśnie, mamy kamerę tuż pod sufitem i widzimy, że na tym zegarze jest ukryty klucz. I tych kluczy, one są poukrywane naprawdę wszędzie, czy to w słoiku od dżemu, czy to gdzieś po prostu leży sobie swobodnie, czy to jest gdzieś. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ jest ktoś, kto te klucze szuka. To jest właśnie istota ze studni, tak to możemy nazywać. On tutaj już ma swoje imię, to jest Lucas Caravaggio Fell Zach Wells, koleś, który również zbiera te klucze i poluje na naszych głównych bohaterów, żeby zdobyć klucz Omega, ponieważ jak dowiadujemy się, on ten klucz Omega otwiera pewne drzwi i chce połączyć się z jakimś tam innym światem, tak możemy wywnioskować, czyli ogółem stawka jest dosyć wysoka, ale nasi bohaterowie nie są tego świadomi, tylko Tyler wie, gdzie jest ukryty ten klucz, więc od jakiegoś czasu ten nasz główny zły, to naprawdę z bardzo, bardzo mrocznymi intencjami bohater, ten Zach Wells, on tutaj nachodzi cały czas w różny sposób naszych bohaterów, a ci muszą odpierać tego jego ataki. No i tutaj w tym momencie przechodzimy do tomu czwartego,
ponieważ tom czwarty bardzo różni się od tego, co prezentował właśnie nasz scenarzysta Joe Hill przez ostatnie trzy tomy. Dlaczego? Ponieważ on przez ostatnie trzy tomy powolutku, tylko klucz po kluczu, bardzo dużo ujawniał, bardzo dużo przestrzeni poświęcał, żeby zademonstrować tajemnice, zdolności tego klucza, to w jaki sposób oni go wykorzystują i tak dalej. A od początku czwartego tomu akcja leci na łeb, na szyję. Tych kluczy pojawia się coraz więcej i to już naprawdę tracą te klucze na wartości, tak na dobrą sprawę. Bo mamy klucz, okej, to już będę trochę spoilerował, ale to też jakby pokazuje tematykę, jaką tutaj on porusza. Mamy klucz, który zamienia nas w zwierzaków. I to jest tylko pierwszy zeszyt, pierwszy rozdział. Co więcej, on tutaj jest jako ciekawostkę podam, że rysownik oraz zastęp jego asystentów, czyli Gabriel Rodriguez, Jay Fotos, Robbins jest od liternictwa, się zapędziłem w tym wymienianiu. Oni utrzymują klimat, konwencję rysunku w klimacie Watersona, Kelvin and Hobbes. I to jest taki bardziej komediowy styl, który totalnie nie pasuje i trudno w tym momencie odczytywać tę historię, która pierwszą, rozpoczynającą ten tom, która w zasadzie jest dosyć brutalna, w zasadzie jest dosyć mroczna, w inny sposób niż humorystyczny. I to jest oczywiście błąd, ponieważ tutaj leje się krew, nie ukrywajmy, jest dużo stresu, ale te rysunki nie odpowiadają temu klimatowi, ale to jest ciekawy zabieg artystyczny. Mamy właśnie, bo ten Zack Wells, ten nasz główny zły, on tutaj zmienia się. I to jest to, że są pewne klucze zmiany. Na przykład on, żeby zmylić cały czas, zmienia nawet swoją płeć. Okej, spoiler, ale niewielki, więc możecie mi akurat to wybaczyć. Tym bardziej, że tych klucz naprawdę się tak namnożyło, że nie sposób mówić o tej serii, nie ujawniając pewnych możliwości, jakie dają poszczególne klucze. Oczywiście tych najważniejszych wam nie zdradzę, ponieważ Lock and Key jest na tyle dobrą serią, że nie mam zamiaru psuć wam lektury, ale jakby zmienia trochę formę. Znaczy, okej, jeszcze przykład o tych kluczach, ponieważ na okładce mamy klucz z kluczem wiolinowym i on tutaj jakby na okładce jest, czyli domyślamy się, że będzie miał jakąś ważniejszą rolę. No i nie, on tu w zasadzie jest tylko w tle. Tak naprawdę to nie jest jakiś specjalnie ważny klucz. On jest ważny, wykorzystuję jego zdolność, ale się zawiodłem trochę tym, że myślałem, że jakby wokół tej muzyki, co symbolizuje ten klucz wiolinowy, no to będzie jakaś tajemnica. No nie ma. I właśnie to jest, kurczę, przykre, że mamy taki przekrój, że jest na przykład miesiąc życia bohaterów, jest pokazane, no dzisiaj jest klasówka, dzisiaj tam jest randka tego złego z tą całą siostrą Boat. Ona oczywiście nie wie, że on jest tym właśnie złym, który jest tym stworem ze studni. A na przykład trzeciego dnia oni walczą właśnie z tym, z istotą ze studni, zmienioną na przykład, nie wiem, w jakieś tam stwory, załóżmy, nie? Bez spoilerów. I mamy właśnie jeden z historii, które jest takim wyrywkami z kalendarza i jakby traci to klimat, kurka. Ale jakby Joe Hill zwraca uwagę w inną stronę, że pojawiają się bohaterowie, którzy pamiętają ojca Loków, i oni coś mogą namieszać. Namieszać oczywiście z punktu widzenia tego złego, a namieszać dobrego, jeśli chodzi o tych naszych bohaterów. Cały czas oczywiście mamy wątki, problemy nastolatków, że tutaj dziewczyna zdradziła, że ktoś się komuś nie podoba i tak dalej. Takie, można to traktować to jako wypełniacze, aczkolwiek bardzo fajne wypełniacze, ponieważ jakby wracamy na ziemię, żeby potem znowu przejść do tej tajemnicy, jaką niosą ze sobą te klucze. I tak przez połowę tego tomu, no to troszeczkę, no kurczę, niszczy się nam klimat. Mamy w ogóle temat rasizmu, który moim zdaniem jest totalnie niepotrzebny, ale on teraz jest na topie w Stanach Zjednoczonych, więc okej, bohaterowie tutaj no muszą jakby... Dobra, mniejsza z tym, jakby jest to jakby wątek, który jest, wydaje się być wtrącony tak naprawdę na siłę, tylko po to, żeby ktoś mógł powiedzieć, że Lock and Key niesie ze sobą już nie, również jakieś wartości, bo na przykład pokazuje problem tolerancji tam w społeczeństwie amerykańskim. No kurka, okej, fajnie, ale bez przesady, wiecie, bez przesady, skupmy się na kluczach, a tutaj on na przykład te klucze wysypuje z rękawa i to jest po prostu coś strasznego. Ale druga połowa tomu to naprawdę już jest zaczątek kolejnego pomysłu, który wraca tę serię Lock and Key na właściwe tory. I
dzięki tej drugiej połowie nie mam odczucia zażenowania, czy, bo wiecie, Lock and Key to jest naprawdę dobry komiks i to jest tak, że on naprawdę przez pierwsze 3 tomy trzymał wysoki poziom i kiedy zaczynamy lekturę 4, kiedy ten poziom jest obniżony, to odczuwamy niesmak, ale ten smak powraca na całe szczęście i muszę, gwarantuję wam, że również po lekturze 4 tomu będziecie bardzo, bardzo sympatycznie uchachani, łechtani. Kurka, to jest naprawdę świetny serial i nie dziwię się, że Taurus Media po prostu bardzo dobrze weszło w tą serię. No, nie dziwię się, że... Nie, inaczej to ubiorę to zdanie. Nie dziwię się, że ta seria jest tak popularna, ponieważ naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie, a najlepsze jest to, że wydaje się, że to jest dopiero początek, że ta cała seria jeszcze w ogóle nie widać końca tych wszystkich wątków i to jest najciekawsze, to jest najwspanialsze, ale akcja naprawdę nabiera na tempa i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie tom 5. Także jeśli nie macie pomysłu na jakąś serię, jeśli chcielibyście zacząć przygodę w ogóle z komiksem, Lock and Key jako horror jest świetnym pomysłem. Naprawdę. Także zachęcam was wszystkich do wydawnictwa Taurus Media.